taki mały, to co ma stały. To jest wszystko w planie. No, chcieliśmy bardzo wygrać, chcieliśmy w ogóle zdobyć punkty, no, udało się zebrać całą pulę. Myślę, że zespół zagrał bardzo dobrze, mieliśmy taką lekką przewagę na początku spotkania. Zagraliśmy konsekwentnie przez całe 90 minut, w końcu strzeliliśmy dwie bramki. Także chwała chłopakom i myślę, że mecz dobry w naszym wykonaniu. No i cieszą przede wszystkim trzy punkty, które zdobyliśmy, bo walczymy o utrzymanie i cały czas będziemy walczyć o to do samego końca. Bardzo dziękujemy. Pan Tomasz Czerzyński. Ja przede wszystkim gratuluję drużynie Wielunia trzech punktów, a wygrali te trzy punkty dzisiaj ambicją. Ambicją nas przerastali o głowę. Moja drużyna przeszła obok meczu. Założenia takie były, że żeby grać cierpliwie i strzelić bramkę, i udało nam się to. Natomiast później katastrofalne błędy defensywy. Nie wiem, pierwsza już był sygnał Mikołaja Skudnickiego, wybroniona sytuacja, natomiast później to, co zrobił Wojtek Gorczyca, to nie można na takim poziomie takiego błędu, jak ostatni zawodnik w linii defensywy. Próbuje wchodzić w dribbling, strata i bramka. Mam ogromne pretensje do swojego zespołu za ten mecz, natomiast postaramy się odbudować ten tydzień i z Legią zagrać lepszy mecz.